Dźwięk i gdzieś tam magia tych motocykli no po prostu do mnie bardzo przemawia, bo to uważam, że gubi często bardzo zawodników. Chciałem tych zmian, potrzebowałem, bo już po 9 latach uważałem, że potrzebuję czegoś właśnie nowego, właśnie takich zmian. No i Zasio trenowałem, można powiedzieć, od 2016 roku razem w grupie, więc znamy się dosyć długo. Wiemy, czego ja potrzebowałem. Widziała, nie wiem, gdzieś tam, można powiedzieć już wcześniej, jakby ten trening mógł wyglądać. No i stąd padła moja propozycja, żeby spróbować czegoś nowego. I mi się wydaje, że odzwierciedleniem tego są wyniki. No na razie chyba nie można nic złego powiedzieć, bo jeżeli przekłada się na rezultaty na startach, no to jest bardzo dobrze. No mam nadzieję, że jeszcze na docelowej imprezie pojedziemy, powalczymy o jeszcze lepsze rezultaty i pokażemy się z dobrej strony. Ja lubię rywalizację z przeciwnikami, właśnie dlatego mówię, że na treningu mi tego brakuje, bo mnie to motywuje, żeby stanąć i rzucać się jak najlepiej i jak najdalej, tak? I to jest taka motywacja zawsze na zawodach do rzucania, dlatego nie wiem, no jakoś tam staram się temu nie ulegać, żeby mnie to nie paraliżowało, tylko na razie do tej pory można powiedzieć, że ten stres startowy adrenalina mi bardziej pomagała, bo ja się potrafiłem zmobilizować lepiej niż na treningu. Trzeba na pewno będzie bardzo dobrze powalczyć i dobrze rzucać na tych mistrzostwach świata. No zobaczymy, no są one niebawem, na razie trudno mi cokolwiek więcej powiedzieć, bo byłem skupiony bardzo na rzucaniu, na tej pracy, którą jeszcze mieliśmy wykonać na obozie. W ogóle nie myślałem o tych mistrzostwach świata i na razie nie myślę. Bardziej myślę o tym, żeby odpocząć, żeby przyszła forma. I wtedy myślę, że będę myślał o starcie, bo na razie ciężko cokolwiek myśleć, jak wiem, że jeszcze nie mam tej formy, bo wychodzę dopiero z tego jeszcze ciężkiego treningu. I tutaj zobaczymy. Na pewno pojadę powalczyć o jak najlepszy rezultat. Zawsze tak przynajmniej staram się kierować. Nie myślę o tym, że muszę wygrać albo chciałbym wygrać, bo to uważam, że gubi często bardzo zawodników. Bo ty końcówkę bierzesz, już jesteś na środku, bierzesz ją tutaj na siebie. Wiadomo, że można by było mocniej pociągnąć, ale to spokojnie. Ale tu początek jest najważniejszy i ty jesteś pod sprzętem i nie ma tego momentu, że on ci tu ucieka i idziesz do środka koła, czy wtedy, kiedy wiesz, jak widzisz, to zresztą jest widoczne u ciebie, że pierwsze 3-2 obroty i później ten trzeci, czwarty jest od razu krócej, żeby wystarczyło ci koła. Mam nadzieję, że zarówno ja, jak i Paweł pojedziemy, powalczymy jak najlepsze rezultaty i to nie będę ukrywał, fajnie by było, jakbyśmy powtórzyli sukces z tamtego roku, że obydwu staniemy na podium, to by było fajnie. W jakiej konfiguracji zobaczymy. Strzelanie i jazda motocyklem. To jest moje takie dwie rzeczy, takie jakby dwie odskocznie od codziennego życia, tam obowiązków, treningów, pracy, wyjazdów. To są takie moje dwie rzeczy, które lubię bardzo robić. No też teraz można powiedzieć, jak wrócimy z Mistrzostw Świata, to praktycznie pierwsze co, to pójdę, wezmę swój motocykl i sobie pojeżdżę, bo mówię, mam gdzieś z tego, no czerpię wielką radość, taki odpoczynek, spokój, więc to jest fajne, taka jazda motocyklem spokojna i napawanie się tym można powiedzieć jakby tym, nie wiem, widokami, wiatrem, tym spokojem. To przede wszystkim traktuję na razie jako relaks, czerpanie takiego spokoju, odstresowania, no taka mówię, odskocznia dla mnie. I ja nie potrzebuję, nie wiem, dużych prędkości czy takiej adrenaliny, żeby gdzieś tam znaleźć jakieś takie ukojenie, bardziej po prostu sama myśl jazdy po prostu już sprawia mi przyjemność. Moim marzeniem jest jeszcze mieć Harley'a, po prostu dźwięk i gdzieś tam magia tych motocykli no po prostu do mnie bardzo przemawia i to jest takie moje marzenie, żeby kiedyś mieć Harley'a, ale to może kiedyś sobie spełnię to marzenie, jak będę miał więcej czasu i będę miał więcej właśnie momentów, żeby jeździć, bo najważniejsze, żeby jak się kupi motocykl, żeby na nim jeździć, no ale teraz mówię, mam jeden, ale nie mam tyle czasu, żeby jeździć, mam nadzieję, że już jak później będę miał więcej tego właśnie czasu, będę mógł sobie kupić Harley'a i cieszyć się po prostu taką pełnią szczęścia jazdy na motocyklu.